Smród niebezpieczeństwa, ocena. Zapach śniegu, bałwan. Biała ocena może stać się żółtą. Suspicious. Co to kurde chwila? Suspicious. Niepodejrzany. No ono właśnie, kurde. Niepodejrzany zapach, szczeniak, niebieskie, niebieska ocena. Zapach tarzania się. Dziwny zapach. Ludzie. Zielona ocena. Zniszczyć za wszelkim tym. No, zniszczyć i tyle. Jej. Jego. Jej. Jego. I to wszystko? I poza tym zielony był podkreślony czerwonym kolorem, więc nie wiem, tu chyba daltoniści są. Znów się teleportuje. Człowiek, mam nadzieję, że jesteś gotów na... SNES! Gdzie jest układanka? Jest tutaj, na ziemi. Zaufaj mi. Nie ma mowy, że może, że przejdzie przez nią. SNES! Nawet na niego nie spojrzał. Nawet na nią nie spojrzał. Ups. Wiedziałem, że powinienem użyć dzisiejszej krzyżówki zamiast tego. Co? Krzyżówka? Nie mogę uwierzyć w to, co powiedziałeś. Według mnie... Junior Jumble jest najtrudniejsze. Co? Naprawdę? Chłopie? Ta bardzo łatwa słowna układanka? To jest dla dzieci. Nie może być. Człowiek. Rozwiąż te kłótnie. Które jest trudniejsze? A ja kurde wiem! Jednego i drugiego pewnie... Nie, zaraz. Jumble Junior to chyba te. Wykreślanka słowna. Że tam szukasz słów i tak dalej. No to krzyżówki raczej, no bo trzeba... do czasu patrzeć do encyklopedii. Jesteście dziwni. Krzyżówki są takie łatwe. To jest taka sama, takie same rozwiązanie za każdym razem. Ja po prostu wypełniam wszystkie kratki literami Z. Ponieważ za każdym razem, kiedy patrzę na krzyżówkę, chce mi się spać pewnie. Wszystko, co mogę robić, to chrapać. Ha, ha, ha. Już? Monster Kids World Search. Czy możecie pomóc rozwiązać mi to? Okej. Jak się czujesz? Papieros. Znajduje trudności w interesujących miejscach. Wczoraj został rozwalony, próbując rozwiązać ten horoskop. Rozumiem. Uuu, save! Wiedząc, że mysz być może znajdzie sposób, by podgrzać spaghetti, napełnia cię determinacją. Co? Pisk. Notatka od papirusa. Papierosa raczej. Człowieku, proszę, zadowól się tym spaghetti. Nawet nie wiesz, że te spaghetti to pułapka. Zrobione, by ciebie związać, tak? Entice. Entice. Zwabić! Okej. Będziesz taki zajęty jedząc te spaghetti, że nie zauważysz, że nie idziesz do przodu. Znowu, to nieważne. Ha, ha, ha. Papieros. Zamrożone spaghetti. Jest tak zimne, że utknęło na stole. Niepodłączona mikrofalówka. Wszystkie ustawienia mówią spaghetti. No i
I o co z tym chodzi? Ja mam to podgrzać czy coś? Ja... Ten papieros ma chyba naprawdę jakieś mentalne problemy. Uwaga! O! Psy będą się pobierać. Chyba. Hm? O! Dawno walki nie było! Mniejszy pies... Appears. W sumie to potrzebuje trochę tego expa, tak szczerze powiem. Hał. Pant. Dobra, jeszcze trochę mu HP zredukuję. Ale tego to ja nie chciałem zrobić. I znowu kurde to samo, krytyk, nie? Ale dobra. I co się tu odpierdziela? Jakaś mapa z tego co widzę, ale ten śnieg kurde mi zagradza wszystko. Nieważne, po prostu pójdę gdzie indziej. Ile do następnego expa? Ten... O, 14 zaraz level będę miał. I co, i to wszystko? Dobra, co z tą mapą tutaj się dzieje? Chwila, moment. Tam musi być jakiś skarb. Ten X jest bardzo podejrzany. O. Załatwione. Jestem taki mądry. Szkielety? Co to za zapach? Gdzie jest ten zapach? Jeżeli jesteś zapachem, zidentyfikuj się. Hym. Tu jest ten dziwny zapach. Powoduje to, że chcę go wyeliminować. Wyeliminować cię. Okej. Jak chcecie się bić, to proszę bardzo. Ta. Ćwiczył na następny konkurs par, tak? Nieważne. Zaatakowali mnie, to... No. Chcą mnie wyeliminować, to proszę bardzo, dostaną w pierdzie. O, cholera. Skopmy ogon człowieka, czy człowieki w ogóle mają ogony. O. A, dobra, rozumiem. Niebieskie to muszę stać. Psy mówią do siebie chore, choro słodkie rzeczy, nieważne. Okej, chcecie skopać mój ogon, no to sorry, ale tak się nie stanie. No. Rozwalę cię na pół. O, fuck me. Okej, ta, powinienem się uzdrowić. Nędza cię czeka. Nie trzeba było mnie wkurzać. Blać. Muszę ją szybko załatwić. 53! Teraz! Okej, dobra. Udało się. No, nie trzeba było ze mną się, kurde, siłować. To byście nie dostali w łeb. W sumie? 15 HP. W sumie to może i wrócę po te lody. Trzeba być zawsze gotowym na walki z bossami. Przy okazji save'nę. Kurde, mogłem... Czy save nie uzdrawia?
Kurde, loda zmarnowałem. No trudno. I tak chciałem się tam wrócić. To chyba było gdzieś tu. Hej, hej, gdzie jesteś? O, dobra. Cześć, królik. Tak, tak. 15G, trochę przy drogie, jak tak porównując na to, ile on mi HP odnawia, ale lepsze to niż nic. Daj jeszcze ze 2. Yes. Tak! Czemu nie mogę od ciebie od razu kupić 4? Czemu ta gra mi na to nie pozwala? Key, let's go. Jeszcze raz zapiszę. Co z tymi myszami? Co kurde podgrzanie spaghetti dla myszy da? Myszy wolą ser jeść. Nie oglądaliście nigdy Toma i Jerry'ego? Chociaż nie, może i... Powiem, głównie ser lubią jeść. O, co się tu odpierdziela? Aha. Jest, rozwiązałem tu iście diabelsko trudną zagadkę i widziałem tego śmierdziela. Co? Jak uniknąłeś mojej pułapki? I? Co jest ważniejsze? Zostało tu trochę dla mnie? Czego? Pułapki? Zostawiłem. Naprawdę? Wow. Oparłeś się smaku mojej domowo zrobionej creepypasty. Tylko po to, żebyś mógł się ze mną podzielić? Nie! Kurde! Kto powiedział, że ja chciałem się z tobą dzielić? Po prostu to zostawiłem i tyle. Nie martw się, człowieku, ja Master Chef Papieros, ponieważ wygrałem 636 edycję Master Chefa, zrobię ci tyle spaghetti, ile będziesz chciał. He he he. I co, pewnie arszenika dodasz do tego, czyż nie? I co, i to wszystko? Mój brat zaczął kolekcjonować skarpety. Jakie smutne. Czasami zastanawiam się, co on mógłby zrobić bez takiego fajnego kolesia zajmującego się nim. Haha. Co, i to wszystko? Już nie chcesz mnie zabić? Człowieku, jak to powinienem powiedzieć? Zajęło ci dużo czasu przyjście tutaj, więc zdecydowałem, że ulepszę tę układankę. Zaraz, ułożyłem śnieg tak, żeby wyglądał jak moja twarz. Niestety, śnieg zamarzł na ziemi. Teraz rozwiązanie jest inne. I, jak zwykle, mój leniwy brat... i mojego leniwego brata tu nie ma. Myślę, że to, co mówię, to nie martw się, człowieku. Ja, wielki papieros, rozwiążę to kondundrum. Wtedy we dwóch będziemy mogli pójść dalej. W międzyczasie spróbuj rozwiązać tę układankę sam. Spróbuję nie dać ci odpowiedzi. Czyli to samo. Czy mi się wydaje, czy... Chwila, moment. Jak dwa razy wdepnę na to, to znowu X będzie. Nie! Akurat dobrze, bo to są trzy przyciski na padzie, których używam. Chwila, jeszcze raz chcę spróbować. W ten sposób. Zrobiłem błąd. Może i niekoniecznie. Koniecznie. Um...
chwila, muszę się zastanowić. Chyba wiem. Cholera. To teraz wiem. Tak, tak. Wiem! Wiem jak. Tako. Cholera. Tak. O, i git. Wow, rozwiązałeś to. I zrobiłeś to bez mojej pomocy, bo jestem inteligentny. Nie może być. To jest incredible, I'm impressed. Musisz naprawdę dbać o układanki tak jak ja. Cóż, jestem pewien, że w takim razie spodoba ci się następna. Może być nawet za łatwa dla ciebie. Ha, 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 ha. Po prostu to zróbmy, bo nie da mi spokoju. Siema. Dobra robota za to, że rozwiązałeś to tak szybko. Nawet nie potrzebowałeś mojej pomocy. No pewnie, kurde, to dzieci by rozwiązały. Co jest świetne, ponieważ uwielbiam robić absolutnie nic. W sumie ja też. Co to kurde? Hej, to człowiek. Spodoba ci się ta układanka. Została zrobiona przez wielkiego doktora Albinosa. Widzisz te wszystkie kratki? Jeżeli włączę ten przycisk, wtedy zaczną zmieniać swój kolor. Każdy kolor ma inną funkcję. Przez czerwone kratki nie można przejść, nie możesz na nich chodzić. Żółte są elektryczne, zostaniemy zelektryzowani. Zielone kratki są alarmowe. Jeżeli na nie wdepniesz, będziesz musiał walczyć z potworem. Pomarańczowe są w zapachu pomarańczy. Przez to będziesz pachnieć bardzo smacznie. Niebieskie to wodne. Przepłyń przez nie, jeżeli będziesz chciał, ale jeśli będziesz pachnieć jak pomarańcze, piranie cię ugryzą. Jeżeli niebieska kratka jest obok żółtej, woda także ciebie, porazi. No kurde, ile tych kolorów jeszcze będzie? I co z tymi zapachami do jasnej cholery? Fioletowe i niebieskie są w porządku. Różowe. Niczego nie robią. Depnij na nie tyle, ile chcesz. Rozumiesz? Tak. Świetnie, wtedy została nam jeszcze jedna ostatnia rzecz. Ta układanka jest randomowa. Kiedy włączę ten przycisk, to wtedy układanka będzie taka, jaką nigdy wcześniej nie widziałeś. Nawet ja nie będę znał rozwiązania. Ha, ha, ha. Przygotuj się. A, nawet nie mogę chodzić, chwila. I co? Właściwie te spaghetti, te wcześniejsze spaghetti nie było takie złe dla mojego brata. Od kiedy zaczął brać lekcje gotowania, robił się w tym coraz lepszy. Jestem pewien, że jeżeli będzie tak dalej robił, to następny za rok zrobi coś. Aha, coś do zjedzenia. Maszyna nie działa. Chyba raczej.
Uważaj na psa, proszę pogłaskać psa. Śnieg zawsze może zostać zburzony i zbudowany w coś lepszego. Ten prosty fakt wypełnia cię determinacją. Hell yeah. Na podłodze w tym boksie jest parmezan? Nie, jakiś owoc pewnie, nieważne. Szkoda, że biec nie mogę. O, świetnie. No, to są moje ulubione zagadki z lodem. Śnieżny papieros. Kupa śniegu ze słowem SNES napisane na nim czerwonym markerem. Okej. Okay. A, rozumiem. W pożądalu. Jak to teraz zrobić? Już wiem. Za pierwszym razem. Sprawa z Pokémon Krystal i przedostatniego lidera. Co my tu mamy? Jeszcze nie. Co my tu mamy? Jeszcze nie. Dobra, w takim razie idę tędy. Chcę z tymi szkieletorami mieć jak najmniej wspólnego. Hał. Co za mała buda. Tak, tak, rozumiem. Nie ma w tym nic? Czy to na pewno jest kupa śniegu? O. Chcesz mnie zabić? Chce mnie kurwa zabić. To wielki pies. Ignoruj. Wielki pies się zbliża. Chcę tylko afekcji. Pogłaskaj. Wtedy jest taki podekscytowany. Okej, ty mnie nie atakujesz. Czy ta włócznia ma taką samą mordę jak ten pies? Pobaw się. Robisz śnieżkę i rzucasz dla psa do aportu. Teraz pies jest bardzo zmęczony. Położył twoją głowę na ciebie. Na tobie raczej. Celce? Co to jest? A jestem ciekaw. Rzuciłeś patyk i... O! Dobra. Co to TLC? O, dobra. Gień! Odwrotnie powinieneś wejść tam, ale... Ale kurde, tło w tej grze jest... Człowieku. To jest twoje ostatnie i najbardziej niebezpieczne wyzwanie. Uważaj, oto Gauntlet of Deadly Terror. Czy tam jest pies na linie? Jeżeli powiem słowo, wtedy w pełni się aktywuje.
armaty wystrzelą, kolce będą się huśtać, a miecze cię pokroją. Każda część będzie się machać bardzo mocno, w górę i w dół. Tylko najmniejsze szanse zwycięstwa zostaną. Jesteś gotów? Ponieważ ja jestem... Ja właśnie to mam zamiar zrobić. Coś znowu pewnie się spierdoli. No, co cię powstrzymuje? Co mnie powstrzymuje? Ja właśnie mam zamiar to aktywować. I... To nie wygląda na zbyt aktywowane. Cóż, to wyzwanie wygląda na to, być może jest zbyt łatwe by dla człowieka. Tak, nie możemy użyć tego. Jestem szkieletem ze standardami. Moje układanki są bardzo sprawiedliwe. I moje pułapki są zrobione w bardzo prosty sposób. Ale ta metoda jest zbyt bezpośrednia. Żadnej klasy. No, niech spada. Fiu. Na co się tak patrzysz? Nie patrzę się, bo mam zamknięte oczy. To było kolejne zwycięstwo dla papierosa. Niech. Hech. A wrócę tam, gdzie był ten SNES. Pewnie się przeteleportuje, cholera jedna, co to było. Coś tam w śniegu chciało mnie zaatakować, żółtego widziałem, ale się... O, już nie ma go. To dobra, zobaczymy, co tam jest.